No i ja nazywam się Maciej Makuła, a teraz się ekran zacznie ruszać. Ta. To jest Tomb Raider, ten nowy, gdzie Lara się bawi w pasję Lary Croft, cierpi, męczy się. 7% ukończone. Ile ja grałem? Z 2 godziny? Nic, kontynuujemy zabawę w takim razie. Ktoś mi się tak pyta, czy to jest najlepsza część Tomb Raider. To jest cytat z TV gry. Ona jest słodka. Ja się nie będę tak pastwił nad nią jak nad tym. Jak... O Boże. Jak nad Crysisem, bo tam Crysisa tak chciałem przejść na chama. Ja sobie w to grał powoli przez miesiąc. Więc pewnie nie będzie mi się... Nie będę tak zmulał w nią. Teraz tak, Laro. Więc tam palą wioskę, niszczą, Rosjanie są ogólne. Idź w górę, by spotkać się z Rotem. Tu podejrzewam, jest jakieś zejście, to na kiedyś. A teraz zobaczymy. Jej cycki są słodkie, to mówi Lupin. No i no, jest fajnie zrobione, to jest komputerowe, to jest nieprawdziwy lachon. Ale jest, no, widać, design jest dobry. No siedziało tam 15 facetów i sobie wydbubało. Ideał, nie? No jest słodki. Multik jest dziwny, ale to jest słodkie. To już nie najlepsza. Tak, łuki w modzie, oczywiście. Jakaś promocja Indian. Podoba mi się co? Schody mi się podobają. Takie pierdoły. Szukamy teraz teselacji w ogóle. Idę tak powoli, romantycznie, żeby... Lara jest zmęczona. Beczki są. W ogóle chińskie, a japońskie budownictwo, spoko. Tu jest ognicho. Ile tych ogniw już jest w ogóle? Tutaj co 5 minut jest ognicho, bo ognicho chyba robi za teleport. Zobacz regiony. Nie, raz, dwa, przesadziłem. Trzecie ognicho, czy z obóz i ognicho i tak dalej. Ojca znaleźć. Na pośladkach teselacja, może. Najlepsza jest trawa w paskach. Co to znaczy? Czego się śmiejecie, paskudy? Schody ładniejsze od cycków. Ktoś sugeruje, wiem kto sugeruje, kobieta. Okej, słuchać ruskich. Najgorsze jest to, że Lara sama się tu kampi i ukrywa. Ja na to nie mam wpływu. Nie lubię takich akcji. Dziewczyna do rytuału? Czy te ruskie już do reszty zgłupiały? Boże, jakie twa... Ło, ho, 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 ho. Zaraz, skąd mnie to ruskie atakuje? Miało być pro, a wyszło trochę głupio. Pff. Boże! Naciągam 2 dni ten łuk. Przeciwnicy inteligentni, jak widać. Przepraszam. Boże, ruskie z łukami, jakie to już jest straszne. Widać, że tę grę wydaje... Nie, to dziwne, że tę grę wydaje Cenega. Czy też Cenenza, bo jakby... To jakby zaprzeczali sobie troszeczkę. No nic. No wyszło lamersko. Ale to dopiero już rozgrzewam się, bo dawno nie grałem. Przez 3 godziny. I zbieramy wszystko, punkt doświadczenia. To się zdobywa doświadczenie, jest to takie coś, co odróżnia to od Uncharted. Ale jednak animacja jest nie tak sympatyczna jak w Uncharted. W Uncharted mi się bardziej podobało. I swoją drogą trójkę sobie muszę zaliczyć, bo w trójkę nie grałem, a jestem fanem serii. W jedynkę w sumie też nie grałem. Więc... Wiadostwo. Czy podoba się Tomb Raider? Tak szczerze. No mam nadzieję, że będzie więcej tumba, mniej strzelania do ludzi. Ja jedynkę uwielbiałem za to, że się właśnie przede wszystkim odkrywało te zagadki. I to było takie kochane. Zaraz, ja idę dobrze w ogóle. Muszę znaleźć gdzieś ojca w górach. A, ojciec jest gdzieś tam, czyli dobrze idę. Czy to jest może tutaj? A, widzę, że ruskich można było zajść od tyłu i w ogóle wymanewrować, a ja oczywiście się użerałem. Okej, skrzynka. Ktoś mówi tak, że będzie więcej strzelania, mniej tumba. Mam nadzieję, że nie, no bo to mi się nie podobało w tych nowych odsłonach. Lara to nie jest wykształcona osoba i tam przede wszystkim wykształcenie i zagadki. Podobało mi się, że się polowało na zwierzęta. Nie, żebym nie lubił zwierząt, ale to tak trzymało się kupy, no bo po co tam mają ludzie robić? Boże. I tu wiemy, co będzie, na przykład Quick Time Event. A może się mylę. Musi gdzieś tu być. Znajdźcie ją. Złapać czy zabić? Zabić! Za dużo z nią kłopotów. Zapalenie tego potrzebny jest ogień, to prawda. Ogień widzę gdzieś tam. No, skąd ja ci, Lara, wezmę ogień? Tu coś się dzieje. To trzeba spalić, tylko teraz tak. Jak to spalić, skoro ogień jest gdzieś ukryty? Tu Lara nie chce wyjść. Tu nie chce. Czy to muszę rozwalić, to spadnie na podłogę? Okay. Daj głośniej głosy. Mogę dać głośniej, tylko że dajcie znać, czy nie będzie chaotycznie. Czy nie będzie jakiejś rzeźni. Rozgrywka, głośność efektów, proszę. Czy właśnie najgorsze jest to, że dialogi i efekty to jest jeden diabeł, więc jak będą strzelać, to będzie pewnie tragedia. I najważniejsze było w Tomb Raiderze to, że były dinozaury. Gra bez dinozaurów to jest syf. Każda gra bez dinozaurów to jest syf. I tam były dinozaury. W Tomb Raiderze. Laro. Och, och. Lara ma tę kobiecą intuicję. I tu widzę, że jest jeszcze ciepłe ciało. Znaczy, plus jest taki, że polujemy na ruskich, nie? A to prawie jak nie ludzie. Natomiast, no jednak wolałbym, żeby to były jakieś... Okej, okay, tutaj to jest uzasadnione fabularnie, prawda? Tylko chcę mieć to, żeby to był Tomb Raider, czy Tomb Raider, co znaczy, że to jest Tomb, to jest po angielsku grobowiec, gdzie się nie mylę. Och, zmysł, kobieca intuicja. Mężczyźni, fe. Paskudne, szowinistyczne świnie. Jeszcze ruskie świnie. Z tatarkami. Uwaga, pożar się rozszerza! Czy w Dwarf Fortress są dinozaury? Czy ktoś to może potwierdzić? Tam jest! Działają szklanki! Ach! Próbuję ją obejść! Nie ma problemu! Okej, ja tu się ukryję. Aż mi się zdrowie odnowi i potem wrócę ich pozabijać. Boże. Chcę trafić w głowę. O. Gdzie ona jest? Nie widzę! No Lara, Lara, przepraszam. Swajcyło się, tu jest tak, ruski do zabicia. Okej, okay, chyba trzeba było się z nim przytulać po prostu i tyle. Sorry. Łuk jest tak wielofunkcyjną bronią. A tam jest paskudny jeden. Dobrze, to wyszło. No kurde, ileż można naciągać ten łuk, Lara. A i też boską. Ha, to pewnie wymaga skilla oczywiście, tak? Bo tak się chce to ładnie zrobić. Ech, Boże. Nie, sorry. Widzę, że poziom jednak walk na najwyższy to nie był dobry pomysł, ale okej. Sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Podejrzewam, że wina jest przez to, że ich niepotrzebnie zabijam z łuku, ale to by świadczyło o tym, że tutaj nie ma jakiejś wolności fajnej. Czy będzie kiedyś SimCity? Czekam aż SimCity dostanę, czy dostanę, no, mam mieć klucz, ma działać. Głęboka jest. Słyszę to, wiem, że jednoznacznie mi się to kojarzy z czymś. Nie, raczej nie. Okej, ten jeden poszedł. Okej. Boże! To jest Battlefield z łukiem faktycznie. Ujęcie trzecie. Strzelaj w latarnię, tak widzę. Kurde, już mi się nie podoba to, że jest tyle walki. Tak, niech obetnie jedną pierś. Powinna taka scena być tutaj. Zaraz. Co to diabła? Okej, poszli sobie tam. Teraz tak, znaleźć latarnię. Pożar się rozszerza. Jaki pożar? Aha, tam się pożar rozszerza. Ktoś pyta, jaki opóźniony dźwięk? Potrzebuję pomocy! Boże. Pokonaj tu 200 ruskich, będąc biedną, małą kobietą. Zwariuję. Wydwaj, sprawdźcie z tamtej strony! Tak jest. Kurde, no to się robi bez sensu totalnie. Czy to robi coś... Okej, czy to jest totalna taka rzeźnia? Bo to jest już, kurde, szaleństwo. Tutaj powoli ocena spada. 4 na 10 na razie jest. Słyszę, to głęboka jest, dobra. Okej. Uwaga! Mam nadzieję, że kurde już nie żyje koleś. Czyżby... Okay. Teraz jest... Ha, instynktowne kobiece strzelanie... To Boże, ha, są te instynktowne, rozumiem, pierdoły. Chciałem tego unikać na pececie. Okej. Super wejście. Czy muszę ją sam pchać? Okej. Animacja. Przepraszam. Okej. Używaj Deadeye, wiem, czuję to. Super animacja. A, i tą stękę widziałem, więc to będzie. Jaki ateista obleśny. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie, tylko tak wygląda. A masz jakieś wieści o innych? Żadnych. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to. Chodź tu. O nie. Nie. Ani mi się wasz dranił. Okej. Rzeczy Rota muszą gdzieś tam być. Ale w sumie jest straszne déjà vu Far Cry'owe, bo tam też była... Tam było też dziecko, co się zmieniło... O! Ragdoll jest. Dziecko, co się zmienia w wojownika i tutaj na końcu też Lara będzie Larą z filmów. Okej, kobieca intuicja. Kury, ptaki. Ach. Ach, zapalić. Tutaj będzie super. Tak, będzie Terminatorem 4. 3, tam w trójce był Lacho. Oświecenie, ukończ do PD. Co to znaczy? Zapalone posągi, a trzeba zapalić 10. Dobra, nie ma tych znajdzie w GTA, ten 200 gołębi to była masakra. Może jak to podpalę... Są... Coś... Jest... Ach, to wypadnie z skrzynki. Może logika. No ale okej, gra. Okej, Lara potrafi balansować. Potrafi się wspinać. Gdzieś tu zarażnąłem kurę chyba. Okej, gdzieś tu będzie ognisko, które jak odpalę, to będę miał pewnie bariery. Podejrzewam, że to tam, gdzie zostawiłem tego mistrza. I tam sobie zhakuję rzeczy, zhakuję sobie sprzęt, łuk. O Boże. O, przepraszam, może miałem z łuku zabić. Lara po prostu pif. Paf, kura zamordowana. Sparniona. Tu. Co mu się z tą nogą w ogóle stało? Boże, tam jakiś wrząz... Tak wygląda noga po obdarciu skóry? Ciekawe. ma uwzględniam, że tak, zdech Dead Space, to prawda. Hitman, nowy Hitman był koszmarny. Ta Lara jest spoko, tylko... oni wybrali, to dla tych ludzi, którym się podobały te ostatnie Tomb Raidery, gdzie Lara tam było takim super zwierzakiem do przetrwania. Okej, umiejętności. Maksymalna amunicji, duży udwis, sztuka zabijania, zobaczmy, co tu mogę zrobić. Efektywne korzystanie z toryb i kieszeni, noszenie jakiejś amunicji nie chcę. Zwiększona siła, więcej amunicji. Likwiduj z wrogów z finezją. Aha, muszę mieć więcej umiejętności do tego. No szkoda. To z tobie sobie nie skorzystam, ale przetrwanie. Odzyskiwanie strzały z wrogów. Jakoś nie narzekam na brak z tych strzał. Zdobyć więcej surowców. Dobra, więcej surowców to się przyda. Gdzie w Legondzie, a w należy przetrwać jak tutaj? Nie wiem, ja nie grałem w te Tomb Raidery. Czy grałem, mi się nie podobały, było za mało, kurde, jaskiń i grobowców. Teraz tak, sprzęt. O, coś tam sobie ulepszę. Przecież dobra, narzekamy tą walkę wcześniej, ale to tak było bez sensu, jak można go pocisnąć. Tak, wsmysnę ramiona. Zwiększa zadawane uszkodzenia, szybsze strzelanie. Boże, z tego się zrobi karabin maszynowy, ale okej. Wzmocnione ramiona. Teraz pewnie będą, ci wrogowie będą się przybijać do ściany jak z nanouku. Dobra, idźmy, pomóżmy temu rotowi, który chce, żeby mu te wilki zabrały torbę. Jest taka sierota, wilki. W ogóle ta scena była nawiązaniem do sceny z Tomb Raidera 1. Jak Lara się na początku zaraz broniła przed... Zobaczmy. Wilkami, pistoletami. I co, legenda była spoko. To ją mam nawet, mogę sobie sprawdzić. Teraz tutaj nic nie ma. Zobaczmy tutaj. To też jest taki okej. Tylko, że to oczywiście trzeba pogodzić się z konwencją. To jest Lara, która chce przetrwać. Lara Croft Begins. To jest taka Lara z tego, jak on się nazywał. Taką Larę by zrobił ten cały koleś od Batmanów nowych. Pewnie tak. Wchodzę tutaj. Jedziemy. Wilk torbę do szkoły potrzebował, tak, do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodź Lara, no nie bój się. Ładne są takie bujanki. Tak, Dolan. Ruiny. Z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Yamakazi chyba. Jest. Ile będzie teraz tych materiałów? 24. Czy nie, 15. Dobra, czyli 2 razy więcej, czy 1,5 więcej. Okej. Zmysł kobiecy, bym czegoś nie przegapił. O, proszę. Maska. To musiało należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. Amerykańskiego Marine. I tu można znaleźć różne rzeczy, tylko... Tylko właśnie nie wiem, czego szukać, no. O. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. Wiem, że teraz jest za cicho, ale to niestety poziom głośności tutaj nieźle szaleje. To jest fajne, jak się gra samemu, prawda? Bo gra jest taka filmowa. Raz coś pierdzielnie, raz nie. No teraz to jest problem. Okej, czy mogę przestrzelić linę? Zgadnijmy. Nie, bo to by zaburzyło cały system rozgrywki. No niestety. Wbiło się, ale nie przebiło. Tak, pierwszywa bardzo ładna, amerykańskie mariny. Tu coś... O. I po co mi tam jakieś podnoszenie strzał, które te strzały są tu wszędzie? Jakiś Bóg strzały tu porozrzucał. Ech, ruskie, co ja z wami zrobię, jak was teraz pospotykam? Mam taki naciąg w tym łuku. Jest, zmysł kobiety. Tak, skrapy na flaszce to moje fejle, prawda. nad czym myśleć. To jest, no, dużo zbieractwa tu jest, takiego platformówkowego. Więc... O! Nie, co muszę zrobić, żeby... Lara. Się wycwanili Chińczycy i zrobili teraz tutaj taki bajer, że nie odpalę tych. Żeby dostać to, muszę to podpalić. Więc jest zagadka, która się nazywa Znajdź źródło ognia. Że w nowym Fifie będzie łuk, no ale w każdym Fifie był łuk, nie? Więc to nie jest... nic nas bulwersuje. Że muszę mieć te pochodnie. Łuków tutaj jest... Okej, trzeba wziąć ogień i wybrać się z wycieczką ogniową. No, Lauro. Ona oczywiście bez problemu skacze z tą pochodnią, tańczy i wszystko. Tu coś błyszczy. O! Geoskrzynki. Kto to zostawił? Raj zbieraczy. Zaraz, czyżby mi coś zgasło w tym momencie? Nie, Lauro, nie. Dobrze. Mam źródło ognia i jest, nie zawaham się go użyć. I na górze będzie moja super jedna nagroda za to wszystko. Zagadka rozwiązana, czyli się strasznie dobrze stało. Mini świątynie ze Sleeping Gods. A, czy coś było ambitniejszego? Jak pójdę tam, to gdzie trafię? Chyba... nie, to jest jakiś wyższy teren. Wszystko oczywiście jest jak na złość zaznaczone. Znajdź bagaż. Wilki mu zabrały. Dobra. Okej, tam pewnie wrócę. Słodziaśnie. Lara zawraca w powietrze, oczywiście bez problemów. Liczby. Może współrzędne. Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? No i będzie QTE. Bóg się na Larę mści w ogóle. Niech zgadnie, tak trzeba to zrobić. Tak, 4, 8, 15, bardzo dobrze. Ślątek, u was też znacie te liczby na Śląsku. Okej, są wilki. Teraz tak, mam super naciąg, więc powinienem te wilki kłaść bez problemu. Okej, jak Lara chce, żebym szedł tam. Najbardziej pechowa tarcza. Może tych szkieletów, co... jest zbyt dużo. Są jakieś wilki ludożercy. Przygotowała pistolet, no ale okej. tym drapieć. Przeglądałem serial Lost. Tak. Pierwsze 2 sezony, potem było już wariatkowo, więc odpuściłem. Tylko po bagaż. Nic więcej. Że jakąś czaszkę sobie weźmiesz, Lara. Tylko bagaż. Bożej. Łosie tutaj targane, znaczy jelenie w sumie. Za słoń będzie zżarty przez te wilki. Tylko wrócić. Oczywiście pewnie wilki przygotowały jakąś zasadzkę. Wilcy. Czy woda jest ładna? Czy woda tam... A to nie jest woda, to jest jakieś dziadostwo. Tak, Space Jokeya znajdziesz, prawda. Raz, dwa, trzy i... Pomyliły mi się klawisze, przepraszam. To nie są super włosy, wyłączyłem super włosy. Okej, Lara. Proszę, muszę grać jak na pianinie dosłownie. Dlaczego masz takie wielkie oczy, Rod? Okej. Wątrobę wyjąłem, spoko. Pasji Lary Croft. Tak, ciąg dalszy. Chodźmy, Lara. Nie mogę tego zrobić. I tu oczywiście, żeby się gracz nie męczył, jest linka starożytna do zjeżdżania. O, tak. Czy z tego co widzę, Lara jest dosyć niezniszczalna, że jak skoczy tak, to się nic nie stanie. O, jestem 7 metrów, co za problem. Dobrze, wujku. Wujku Sknerusie, taki wujek Sknerus z świata gier. Ja twoja siostrzenica. Okej. Trzeba cię połatać. Teraz. Chirurgia tkankowa. Prawda? For dummies. Dla bystrzaków się na polsku daje. Miał taką nogę Terminatora. Przepraszam. Zrobiłem z twojej nogi obiad, bo nie będzie miał nogi, dobra. Sorry. Coś mi się przypomniało w ogóle. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS, a ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Serki Kraft. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczy. Tylko uważaj na siebie. Kurde. Czemu jej nie powie, ubierz coś sobie? Może najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie. No. QTE będzie. Co ja chciałem powiedzieć? Chodzi z tymi ramionami odsłoniętymi. To jest zimno chyba. Krew mi zalała, okej. Okay. O. Jak to nie coś mogę? Przepraszam. Idziemy, ale... Dlaczego oni takie coś zostawili? Chodź, wspinaj. Nie, mam... Przepraszam, mam piłę na punkcie. To jest droga gra. Dlaczego takie... zostawili takie bugi w sterowaniu? Jak takie coś można zrobić w ogóle? Ja wiem, co tu się stało. To sterowanie na klawiaturze, to tak ono się ładnie, taki wektor łapie. Czyli indziej przyjemny kierunek to w ogóle... To rara... Bo to jest podpada zrobione, nie? Ale my jesteśmy na pececie, bo te nogi się zatopiły tam w tym. Ach, nieważne. Ja tu wejdę normalnie, bo tu już widzę tę powierzchnię, to mnie krew zaleje. Gdzie chcą? Żebym wraz tam, tak? Okej. Okay. Nie, znowu. Tak to powinno wyglądać normalnie, ale po co normalnie, skoro można zrobić... Jest to zbyt kochane. Tam gdzie wilki masz grobowiec. Co to znaczy? Tam coś jest ciekawego, tak? A ja tu jeszcze będę wracał. O! Grobowiec w pobliżu, to prawda. Eksploruj grobowce i zdobierz swoje nagrody. Tu jest jakiś znak. Gdzież ten grobowiec jest? Jejku. Tam coś się poniewiera. No i to jest to, co chcą, bym zrobił. Geoskrzynki. Grobowiec, jak rozumiem. Jestem Lara Croft. Nie, może to zupełnie gdzie indziej, przepraszam. Teraz tak patrzę na mapę i widzę, że to jest bez sensu. Czy będę przychodził na jedną noc? Nie, chcę się trochę podrechtować tą grą. Ale... Nie jest do końca. Spoko, spoko, to jest tylko wodospad. Grubicy. Na noc księgi, prawda. Zaraz, wchodzę tu. Tu były wilczki. Ktoś mówi, że tam gdzie wilki jest grobowiec. Zaraz. Coś mi tutaj troluje tak strasznie w tej grze. No, tu są strzałki takie straszne. Tam gdzie byłem. No tu jest wskaźnik, że jest grobowiec. O! Chyba jednak to, no to mam nadzieję przynajmniej. Byłeś i uciekłeś. Okej, myślałem, że ten, że to jest dokładnie w miejscu, gdzie jest wskazany ten taki grobowiec. O, sama odpaliła. Boże. Ale to jest strasznie takie sobie są cienie. Czy ktoś, kto gra w tę grę, na przykład, nie wiem, może coś tu wymaga 2 kart graficznych albo czegoś. Rozdzielczość cieni nie jest wysoka. Cienie są tylko normalne. Można dać jeszcze wyłączone, ale to by było kiepskie. I pff, to się tak dziwnie tutaj zachowuje. W końcu jakaś eksploracja. No, taka sobie. Okej, kobieca intuicja. Czy coś tu jest złego? Tam jest chyba ognisko, słodko. Dzięki Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. Wychował potwora. To oczywiste, że żyją tu ludzie. I są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Lista sucharów jest olbrzymia. Od tego, że jakaś wycieczka Rydzyka się tu rozbiła 50 lat temu i teraz powstało coś okropnego i tak dalej. Dziwne. Czy woda jest ładna? Jest. Jest, grobowiec niegodny. Pozłacane figury. Służba Słonecznej Królowej. Ofiary, morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatai. Chyba że zostały wymazane z zapisków. Kto dublinguje? No, Gorczyca. To jest Karolina tak zwana. Ja chyba coś skopałem. Trzeba by poddać się refleksem. Skoczyć całkiem szybko. Tutaj starożytni kapłani przychodzili właśnie z ofiarą i teraz musieli ją chwycić za kubrak i idziesz ofiara szybko po prostu. O! W ten sposób. Po rytuał się przerwie. Coś zlamiłem? Aha, tam jest jeszcze jakaś winda. I pewnie tutaj to służyło ku temu, żebym miał ogień. To jest ta słynna skrzynka, tak. Teraz, co to się stało tak na dobrą sprawę? Skomplikowana zagadka. Tylko do czego to wszystko zmierza? Tak, żeby spalić kokony, też tak mi się wydaje. Tylko teraz mam problem. Tam są jakieś ciała, tu są jakieś ciała. I teraz co to zmieni? Co to zmieni w moim życiu? Lara, no nie baw się tym, tylko podpal. Fajne jest to, że się głupie, że można ją sterować w tym powietrzu jak w Mario. Teraz co? Teraz mnie nie ściągną te kokony. Tak. Jak streamujesz na opsie, na safari, przy 20p są jaja u mnie. Na ekspedicji nie miałem. Ciekawe. Nie wiem z czego to się może... O! Może. Tam jest to czekanowe. Okej, już teraz rozpoznaję co miałem zrobić, sorry. Nie wiem. Sprawdzę jak się kodek zmienił. Nigdy nikt nie zgłaszał problemu. Wszyscy mówili, że na eksplicie jest fajniej. Na opsie jest fajniej, więc sprawdzę. No i uwaga. Okej. To zbudowano dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne. Ale jaja. Wspinę się już normalnie, przepraszam, przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Zrobili takie coś. Specjalnie. No i nowe umiejętności, nowa broń, wioska w górach. Super. Ach, oczywiście jest lina, żeby się człowiek nie nudził. Okej, przepraszam, przepraszam. Wiem, wiem, że klimat siada. Tak samo jakbym robił tak. Gdzie jest ta paskudna Lara? Tak, takie nie są tylko ja. Nie no, ja te animacje wywołuję, to nie jest problem. Miejsca warte uwagi. Wow. No i z powrotem na polu. Teraz wielka wspinaczka, czyli czekan i ja. Nie mogę się powstrzymać z tym czekanem. Jest tutaj. Okej, no i... Tak to wygląda normalnie, ale... Dźwięk opóźniony w stosunku do obrazu. To z wina Twitcha, nie moja. Niestety coś serwery, pewnie jakiś jest turniej Lola kolejny. Laro. O Boże, ruskie wróciły. Dłużej nie widzą. Ninja Lara. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu. Potrzebna pomoc! To jest... To co ona z nimi robi, to przypomina mi ten kabaret z tą... O Boże. Granaty mają. Dostał w oko. Jest. Boże, dostał, ale wstał. Twardy pijak, stary. Głowy mają mocne. No. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona... No, bla bla bla, więc tak, co my tutaj mamy? Oddanie królowej, poddanie traktowi sprawiedliwe, super. Czyli poznajemy losy tamtego. Starożytne zwoje. Wioskę w górach będę musiał zbadać. Okej, przynajmniej te znajdźki są logiczne. Nie są jakąś bzdurą. Zobaczmy, jak ci rusty. O, mają surowce. Boże, kura rosyjska, kura, dziecka kura. Chodź tu. Dobrze, jest wioska w górach. Tu jest kolejny grobowiec. Czy jednak jest ten Tomb Riding? Czyżbym tu widział skrzynkę w ogóle? A. Okej, kobieca intuicja. Och, magiczne skały. Zmysł tego. Tymi spluczami cztery. Nie chcieli, żebym wspinał się wzruszająco, a ja mówię kij z tym, żeby to przeskoczyć. Game design. Zresztą mogę zrobić chamską reklamę kanału? Tak, można wklejać linki, tylko nie nudzić tymi linkami. Póki nikt się nie bulwersuje, to może nam spamować wszystkim, co się ma ochotę, więc spoko. Co się robi z surowców? Z surowców się ulepsza bronię. Czy z pomocy surowców ulepsza się bronię? Teraz ja mam iść w górę tych wodospadów. Tylko tu jest jeszcze jakiś ten, kolejny... Nie, to tu byłem, dobra, tak krąży jak w błąd. Okej, Laro, użyj swojego zmysłu kobiety. Jest. Znaczy nie, ja się trochę tam... Jakby... Ona jest spoko, ten Tomb Raider. Ja tak go trochę tutaj tak molestuję. Bo... No kurde, animację mogli zrobić dobrą. Podejrzewam, że na padzie by tego to nie wyszło. Bo tutaj jest takie coś, że im dłużej się przytrzymuje klawisz, to zemuluje wychylenie drążka. I przez to są te jaja. Można zrobić takie coś na przykład. No, ale... Więc na konsoli ta gra pewnie wygląda lepiej w sensie animacyjnym. Podłącz pad, to się dowiemy. No właśnie, nie mogę. Jakbym grał na padzie. Bo ta gra jest ewidentnie stworzona pod pada, ale mam... Teraz to mogę powiedzieć. Jak ktoś chce... To niestety nie mogę tego sprawdzić. Boże, nie. I... Boże, w takim momencie... Nerwowa wspinaczka. Laro, jesteś tam? Reyes, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Cóż takiej świecą Bart. Boże, jak mnie wkurza, okej, to rozumiem, że cycki i wszystko, ale ubrałaby coś na te barki, ja bym już przemarz jak nie pierdzielę. Ruskie są ubrane w jakieś kosmiczne ciuchy, a ta nie może... Boże. Proszę! Nie musicie tego robić! Chciałem podpalić ruskich, a... Uff, może rusek z czekanami. Te walki są... No. Zaraz, ruskich eliminuje z łuku. Jest to ciekawa konwencja. Strój możesz wybrać, zaraz zobaczę. Zmienię strój w takim razie. Dzięki za radę, bo to niepotrzebnie hejtuję. Jakby chodziła w puchówce, to nie była cycków. Cycki może wystawić sobie. Nie wiem, czy to jest zimne, jak się z kobietą, to może potwierdzić. Czy... Przepraszam, czy w cycki może być zimno? Tam w środku jest... Zresztą, bo te Boże, jak się bawię się w prowokacyjne teksty czatu. Obozowisko. Teraz sprawdzę. Teraz to się reklamuje kanał gościa Moje Granie. A może być, okej, dobra. I nigdy nie było. Mam złe przeczucia. Mam złe przeczucia. Tak, ubierz się wreszcie, Boże. Masz 400 zakrętek? Mam 400 zakrętek? Tak? Przegapiłem to. Boże, faktycznie. Zrobiłem sobie ten perka do surowców i ten... Tylko surowce mogę poprawiać... O, chiński samochód. Tylko w obozowiskach. I tu takie mi się trafiło, dzięki Bogu. O. Ubierz się. Denerwuje mnie ogień 2D, nie. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Ja. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej! Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? O, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim, trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Jestem archeologiem, odkrywcą. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złap ją dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Tam Inteleks ładnie zwrócił uwagę, że w polskim dublingu powinno być zrobimy z ciebie Magdę Gessler. O, trudne sprawy. Okej, ulepszanie. Najlepsza część gry. Umiejętności 2 punkty. Jakiś był tam kat na ruskich. Co my tu mamy? Walka, ulepszenia. Aha, łowy, ulepszenia, walka. Odporność na ból. Nieczyste chwyty. Oślepiej wrogów piachem. Ogłuszę i wrogów ciosami czekana, mist czekana. Dobra, więc trzeba to zrobić. Odporność na ból. Niestety już widzę, że walka tu będzie męczarnią. Więc jedziemy. Nieczyste chwyty. To się ruskie zdziwią. I wracamy do zabaw. Stringi zabaw. Właśnie, zaraz muszę ją przebrać, Larę. Szybka podróż, sprzęt. Teraz tak. Zrobię z tego łuku jakiś kosmos. Co mogę, coś mogę z czekana jeszcze zrobić. Żeby, nie wiem, dało się patroszyć tych ruskich. Czekan wspinaczkowy, wzmocnienie, tyle. Pistolet to jest tam dla nubów. Teraz nie jest modny, tylko więc łuk ma styl. Cięciwa z owijką. Szybsze strzelanie. Tak. No i chyba tyle, to jest prowizoryczny ruch. Szybko strzela, szybko ten, no spoko. Jeszcze 300 punktów, niestety muszę iść w ten tandetny pistolet. Zaraz. Tłumik jest. Czuły spust. Szybsze oddawanie strzałów. I wymaga reduktor wyrzutu. Dobra, się kiedyś tam przyda. Odrzut. Łuk maszynowy. Okej, teraz tak wiem, że jest tam ubranie. Gdzie się to ubranie zmienia? Zamknij, zobacz kategorię, zawalony tunel. Gdzie ta Lara jest? Też powinien poklikać tutaj? Ciuchy, tylko nie widzę tego, przepraszam. Jeszcze raz. Jest obóz umiejętności, szybka podróż. Ubrania tylko w wersji kolekcjonerskiej. No jakieś miałem chyba. Aha. Stroje są w wersji DLC, łane przez Skid Row. Łuk na ogień automatyczny nas w sprzęcie, ale ty ich nie masz. Zaraz. Sprzęt. Szybka podróż, umiejętności. No nie mam. O! Kolejna zagadka. W skrzyneczce. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Chińska moneta. I coś tu musi być podstępnego. Nie widzę nic podejrzanego w tej monecie, niestety. Więc Lara będzie marzła. Tam trolle mówią, że dało się ubrać, nie dało się ubrać, Lara marznie. Nie widzę niczego ciekawego, niestety. No moneta jak moneta, jakieś chińskie znaki i tyle. Nie ma lupy. Pasuje do wózka w Tesco. Ale w Tesco wózki są za darmo, ale w jakimś tym, gdzieś indziej. Dobra, tu jest menu opcji. Co ja tu miałem zrobić? Znaleźć bunkier. Bunkier sztuki. No to znaleźmy ten bunkier. Jest już łuk, który zabije wszystko. Boże. Co? Co się stało? Ruskie. Może jest wielka światłość tam. Łuk światłości. Tu jest jakaś roślinka. Ha, tam coś mówią te NPC. Naszych braci. Hej! Nie celuj we mnie! Okej. Zmysł Rosjanina. Zabijanie łukiem w ten sposób. Nie trzeba. Boże, nie pij, bo nie urośniesz. No i chyba to wyszło pro. Szukam jeszcze ewentualnych złych ruskich. Ale chyba dostali wszyscy. Okej, wypatroszę ich, jak na zwierzynę przystało. Potrzebuję wsparcia! Boże, skąd się ten wziął? Czy ona ma w ogóle kołczan? Nie powiem, gdzie sobie wsada te wszystkie te... Super! Mamy ją... Rozbiję... Potrzebujesz czegoś? Nie trzeba. Potrzebna pomoc! Nie. Ruski CKM. Będę musiał pierwszego zdjąć. Będzie jak się robiło to jakieś tam cheaty, że obsypywanie piaskiem i tak dalej. Okej, ujęcie drugie. Szczury uciekają od tych ruskich. Aż sobie jednego z nich... Ej! Ty! Nie celuj we mnie! Znowu się przepadło. Ciekawe, że po tym latach działają! Czy ktoś strzelał? Muszę cię zameldować. Potrzebujesz czegoś? Nie trzeba. Niech się porozchodzą i tyle. Teraz tak, gdzieś tam jest ten obsługa tego karabinu, nie? Co do diabła? Okej, teraz coś się tam dzieje. Tam gdzieś jeszcze jest skomikowany jeden ruski. Trzeba będzie wejść do środka i się z nim chyba zategować. Lara nie rzuca cienia, jest takim wampirem, to jest przerażające. Troszeczkę. Zagapił się. Ach, wypatroszę tego ruskiego. Wypatroszyła tak. Tyle. Co tam za hejt na Roka jak zawsze? Co tym razem Rok zrobił, że się wciągnę w te zabawy wasze? To nie... Boże. Pomocy! Mamy intruza! Płoń! No! Grube to takie... Nie, Laro, nie z pistoletu, tylko z łuku. Garota z łukiem, ja. Ciałka kochane. Tutaj to, tutaj to, tutaj ruski numer 1, ruski numer 2. Ten nic nie miał ciekawego. Skaczemy. Ja sobie tu spadnę, bo to się nic nie stanie. 10 metrów. I ciała poznikały. O, to jest realistyczne. O, tu jest ciało, które coś tam. Ulepsz broń w obozie, super. Nowego Bioshocka będziesz grał w obroty. Ach, ja nie jestem Bioshockowcem, niestety. Ale pewnie go wezmę w obroty, już na chwilę i rozdam w konkursie, tak możemy się umówić. Czy Polarze będzie RDR? A która jest godzina? Jest późno, Boże, nie pan wam tak długo. Ale jest słodko, znaczy, to jest, no jest niestety ten... O Boże, jakaś zabawka. Moneta z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Epoka Emo. I czy coś tu jest? Chyba nie, no bo tutaj już przeszukiwałem tę monetę i ani tej ciekawych rzeczy, ani nieciekawych. Chyba, że coś tu jeszcze zobaczę, no ale jest Emo moneta. Jaka ocena ten? No jest słodko, znaczy ten rozwój nie jest taki zły. To wtedy jest jakoś tak uświęca to dziadowanie z walką, to jest taka rzeźnia na początku, straszna, jest ciężko, więc poziom trudności jest spoko na 100. Ora, możesz... Ruskie mogą strzelać, ale nie, no szkoda. Tu się nic nie szuka. Aha, mówią, że jest... O Boże, jak się odbił, biedactwo. Przepraszam cię. Grzebałaś. Crysis też na początku było fajnie. No, tylko Crysis dawał nadzieję. Mam nadzieję, że Lara ten nadziei jeszcze tutaj... O, tu jest, dobra, teraz widzę, jak jest lubka, nie są gejo skrzynki. Kiedy wystrywał nowe... Co to jest gimba Panamo, bo nie jakoś boska. Ja gram na najwyższym poziomie trudności. Jeśli chodzi o walkę, bo tutaj nie ma zbyt dużego wyboru. Cienie mi się nie podobają, czy brak cieni. Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Jak japoński? Chiński. Tu jest to, tu jest to, tu jest to. No i jedziemy do bunkra. Wow, ładnie sobie rączki tutaj otrzepała. Zamarznąć można. Ej, tutaj tu woda ładnie wyszła. Tu można pomylić prawdziwością. Aż żeby być już fab na pełno, to będzie teraz, uwaga, będzie wyglądała jak prawdziwa kobieta w prawdziwej wodzie. Bo włączymy jakość włosów. Jak ktoś teraz tutaj jeszcze ogląda, to będzie się mógł słusznie podniecać. Jest prawdziwa woda i prawdziwe włosy. O! I to już... Prawda? To już tutaj jest realistycznie. że coś w ustawieniach powaliłeś cieniami. A ktoś ma takie ładne cienie. Niestety nie widzę, nie mogę włączyć tutaj siła stereoskopia w ogóle. Cienie, nie ma jakichś wysokich. Jestem tylko normalnym. Lara nie puszcza cieni, bo ma tak. Teselacja jest wysoka, chyba że wysoka precyzja coś tutaj zmienia. Tu są prawdziwe włosy. Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solari. Matias może... Solari to są pierwsi eksporterzy autobusów. Boże, tam suchar. Embrace the flames. Tak, chwalmy słońce. Kurek jest z syczy. Ładnie wyglądasz teraz. Są taka przerażona. Patrzcie, syczy. Wsadzone do opakowania z grą. Zaraz, co tu mogę zrobić? Tu nie mogę, tu oczywiście nie mogę. I tu będą jakieś jaja. Ach, może aż mnie tutaj chwyciło. O, zabawki są. Ostrożnie, są pełne paliwa. Boso i mono. Pewnie do napędzania generatora w wieży. Jak my je do cholery wniesiemy po zgodach? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Słyszę... Potrzebna pomoc! Cholera! Kurde, te włosy są nawet zabawne. A jest piasek właśnie. Dobra. Czyli tak działa piasek. Odpycham ich sobie piaskiem w oczy. Fajne. O, prawdziwy kibel, prawdziwy ten. Włosy są fantastyczne. I że teraz był cień. Czasami są cienie, tak. Najbardziej to widać po włosach, bo te włosy się dziwnie cieniują. Powinien być bardziej wsycki niż włosy. Właśnie to jest... O. Realistyczny, alchimistyk. Jest cień. Jest lekki cień teraz. Zaraz. O. Jakiś... surowce. Zrobię sobie z nich coś fajnego. Teraz tak, gdzieś tutaj wywaliło tych chłopców. Jak to się skończyło? Zaraz. Tak. Okej, okay, stąd przyszłam. Czy przyszedłam, prawda? Tam byli chłopcy, tu ich wywaliło. Surowce. Czy będzie na tobie? Tak, można iść spać, już co wy to. I to jeszcze jest już pierwsze. Jak dojdziesz w tej no life jak debil, to nie znaczy, że to trzeba się z tym męczyć. Czy jest duża różnica? Tak. Traci się 30 klatek, co najmniej. Niestety jest duże obciążenie. Mam nadzieję, że to nie traci jakoś streama. O, może myszka. Chyba upolowała. Nie wiem, czy te Crysisowe wiewiórki nie były lepsze, ale... No, proszę cię. Zaraz, one chodzą... chodzą... Nie, to są ogony, bo oni się mają strzały w dupach. I tak mi za tego boją. Jest, 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 sukces. Jestem kobietą, jestem ekspertem. To co, włosy dyngają masakrycznie. Wyglądałem jak prawdziwy, ja nie potrafię rozróżnić. I teraz nie wiem, czy gram w grę, czy to jest... czy co to się dzieje, kto tu biega? Tutaj coś się dzieje. Czy włosy za ciężkie? Zaraz. No i tu miałem dojść, miałam dojść w sumie. O. No one leaves, czyli nikt nie liściuje. O. Nikt nie ucieknie. A, nie ucieknie. Co teraz? W sumie Lara mi sugeruje. Laro, zostaw, proszę odłożyć to. Niech zgadnę, wyląduje tam, tam coś się zapali. To jest zagadka logiczna. Za dużo myślenia, ale spróbujmy. Teselacja. Nie, właśnie nie wiem, gdzie jest teselacja tutaj. A to cóż, kiedy indziej. Tutaj niech zgadnę. Wszystko się czekanem przystawia. Ładne ujęcie kamery. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umierasz. Ach, rozumiemy zagadkę, dobrze. To już koniec. To już koniec. Jeden przeciwnik. Przed chwilą powaliłem z 500, ale... Jestem tylko biedną studentką archeologii. Nic się panu nie stało. Jestem biedną dziewczynką. Nie mogę patrzeć, jak umieracie. O! Idź do diabła. Ciało. Boże. Pistolet maszynowy z 2 WS. Nie mogę go przetegować niestety. Okej, przydałoby się obozowisko. Chciałbym to zhakować wszystko. O, może broń można jakoś przerabiać na ciekawe rzeczy. Okej, zmysł szósty, zmysł kobiety. Czyli robienie awantu. Nic się nie dzieje. O, cienie są. Patrzcie, patrzcie, jest cień. I w tych cieniach włosy źle wypadały, z tego co pamiętam. O! Cienie są takie tam, no ale to wychodzi co. Okay. O Boże. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy 2 statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Okej, to takie cool story jest tu ładne. Zaraz, jak dam taba, będę widział mapa wyspy. Zaznacz, oddal, oddal. A, więc taka jest wyspa. Teraz coś zaczynam rozumieć. I zwiedzę ją całą. Podoba mi się to. Kurde. No one lives forever. Tutaj jakieś łapki. Tutaj znikające ubranie, tu można zbadać coś. Geo, skrzynki. Znajdź je wszystkie. Zmysł kobiety, nic tu nie ucieka, nic. Teraz! Boże. Boże, Lara, co ty tu? Czemu nie strzelasz? No. Ujęcie drugie. Teraz światła! poszaleli chłopcy, tyle. Sorry, niewdzięczną broń przestałem strzelać. Nie, łuk to jest jednak to. Boże. Ja jestem aniołem zagłady. Okej, ja mam tam odporność na ból, więc teraz mi nic już nie zrobią praktycznie. To jest ten uwagę czarnoskóry ruski chyba. No walka jak walka. Czemu Rosjan jest czarnia? Co nie może być czarny? To zarasiści tam są na czacie. Pracował w fabryce z połówki, nie wiem. Nie znam się na ruskich dokładnie. Co tam? Zmysł kobiety. Niewierząca. No to wyzwanie ukończyć dla PD. Okej, surowce są. Gdybym nie polował tak na myszy uparcie, miałbym strzały do łuku. No i tyle. Okej, czy jeszcze jakieś zwłoki zostały? Tam jest super imba bajer. No i tyle. Szkoda, że nie pozwolili mi tego po cichu zrobić. A tu jest w ogóle jakiś Tatar. Tatarzyn. Laro, czemu nie wspinasz się? Znaczy, najgorsze jest to, że gra sama łamie zasady. Tu by się dało wejść tak jak da się normalnie. A, tu była beczka. Czyli sobie, jak się przybliża, jak się strzela? Bo ja nie wiem. Z. O Boże. Faktycznie, przepraszam, zapomniałem o tym. Dziękuję za radę. Dostałem! Tyle, dziękuję. To jest brat tamtego, co już tu zginął. Albo nie będę marnował amunicji może, chciałem go wbić mu tutaj. To jest cień, tu występują cień. Tatar z jajkiem, Bóg Olbrykski. Dlaczego to zamknięte? A znowu trzeba zobaczyć. Makuła to nazwisko pochodzenia tatarskiego. Ja słyszałem, że jest węgierskie. Okej, Laro, chodzimy powoli. O. Boże, to jest Lost, straszny Lost. Bunkrzy II wojny, wszystko. Jak włosy teraz, zwróćcie uwagę, ścinają. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze. Bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. No. Włosy, część trzecia. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń. Boże, to się wszyscy rozbijali, a to 80, 40, 20. No okej. Miejsce jest słodkie. Strzały. Śnieg. I tak dalej. Co to, kleszcz? Że gorące pewnie. Okej, tu animacji nie da się nic zrobić. Fajnie rusza, ciekawe zrobić. O, spocona Lara. Lepiej, żeby ta wieża działała. Włos Rider, tak. Okolice bazy. Okej, zobaczmy, gdzie są moi kochani. Śnieg? To nie jest normalne. Śnieg, ale mi jest ciepło, powiedziała. Okej, ulepszamy się. Przetrwanie ulepszenia. A, przetrwanie ulepszenia. Łowy ulepszenia, walka ulepszenia. Łowy i przetrwanie, odzyskiwanie, kartografia. Tutaj będą jakieś wypasy teraz. Zabójczy cios dziekanem, kontra połniku, strzała w kolano. Okej, tego nie mogę. I tego też nie mogę, bo muszę mieć jakieś tam... Zaraz, potrzebuję jeszcze 2 umiejętności. Co to znaczy? Mam wszystkie 2 umiejętności. Aha. No tak, to opanowałem, jak zwiększyć to? Muszę mieć wygę, czyli pewnie jakieś inne jeszcze pierdoły. Ech, pewny strzał. Duży udźwig. Czyli muszę jechać po kolei tutaj chyba niestety. Więcej surowców. Odzyskiwanie strzał. I to musi być poziom... Dobra, nie poluję na zwierzęta, ale okej. Podnieść level czekana. Jesteś na etapie, który prezentował Łukański. Del, tak? Nie widziałem tego niestety materiału. Dobra, ulepszenia teraz zabawek. Czy łuk jeszcze mogę bardziej ulepszyć? Niestety nie i to jest smuteczek, bo łuk jest imba. Tak samo chyba jest z dziekanem, którego też nie można ulepszyć. I zostanie ten taki chiński karabin. Chcę z niego zrobić co? Stabilność broni. To zmniejsza odrzut. To, że 500 magazynków. Zwiększa szybko szczelność. Nie potrzebuję szybko szczelności. Okej. Aha, przecież to jest jeden... Dobra, dobra, rozumiem, czyli znamiłem. Trudno. Stara, nie wiem, czy jakichś dylematów, nie udawać, że... Teraz tak, lecimy na kupę E. Boże, kraina, kurde, facetów. Cholera, ilu ich tu jest? Przepraszam, chciałem cię zabić, a tutaj takie jaja. Szkoda, że nie walczy z kobietami. To byłoby fajne, jakby tak się z nimi tarzała i przytulała. Niestety są tylko faceci. Kurde. którym się dużo minut rzezi. No właśnie, to jest smutne. Boże, skrzynka się przydeptała, skrzynkę. Zła. Przepraszam. No takie Call of Duty z łukami to jest. Czyli heady siadają bardzo ładnie, to mnie cieszy. Boże, znowu kolejny. Jezu. Jedna studentka archeologii, której zawodowi mordercy próbują zepsuć wabeczki. Gdy jeszcze patrzę, czy jakieś ciało nie przeszkania, jest spoko. Nie wiem, idę tędy. Czy któreś ciało jest jeszcze ciepłe? Ciepłe ciała można przeszukać. O, tam jest ciepłe ciało. Lauro. O ten. Oskuruj pana, super. Laura jest genialna. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Ja znam kanji. Byłem w Japonii. Co tu jest? Krzywe, syf. Dobra. Och, no brakuje centymetra. Zlamił. No. Boże, jak przebija na wylot. Z nanołuk. Jest ktoś ciepły, jest, 2 ciepłych panów, 3 ciepłych panów. Będzie dużo sprzętu do zrobienia. Dziwne, że przestali mówić po rusku w ogóle, to jest ciekawe. Było fajne, jak mówili po rusku, ale teraz kombinują. O, skrzynka. Przez lata pojawiali się tu inni rozbitkowie, ale unikałem ich. A jeśli weszli mi w drogę, nie miałem litości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. No, tam sekrety, pamiętniki z wakacji. O, ciepły ruski. Zabawki i jedziemy dalej. O, slot skoro mogę gdzieś odsypiać. Tak, przeszukiwanie zwłok jest szybkie. Tylko to są takie pierdoły, ci goście trzymają. O! Padnie. Boże, ilu ich tu jest w ogóle? No, Call of Duty. Z łukami. Duży przyjdzie. Okej, czy jakieś cieplątko mi tu jeszcze umknęło? Nie. Tam jest beczka, ale to jest beczka ogniskowa. Zawsze w każdej grze jest duży. W Brokeback Island. No dobrze, skup się. Dasz radę. Chodź tutaj. Tylko tracisz kulę! To wszystko na to cię stać? Idę po ciebie! No kurde, nie przerywać ognia! Nic więcej cię nie stać! Musiałem użyć broni niestety, nie walczę już honorowo. Dobra, standardowy duży. Kurwa, ona nadal żyje? Tak, nadal żyje. Proszę sobie strzały. Benny Hill, może kopnę Larę, coś tam. Boże, jaki... W jaja kopną, tak. Asasin ją gonił. Edzio tutaj przyszedł. Tu jest beczka, tu jest to. Dużego położyliśmy. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Podejrzewam, że ognisko będzie potrzebne. Wyspa facetów. Seks misja, taka antyseks misja. Dobra, surowców jest masa, wszystko sobie ulepszę. Myszki są. Tam pytał abonament Xbox Live'a. Ja mogę wytłumaczyć za chwilę, to daje mniej więcej. To jest złe. No ale trzeba to kupić, jak chce się grać w multi. Taki nerwy... O, przepraszam. O. Odznaka przyznawana strzelcom wyborowym drugiej klasy w japońskiej armii cesarskiej. Czy trzeba myśleć w ogóle, żeby coś znaleźć? O. Niewyraźny zapis kanji. Czyjeś imię? No i... Chyba znalazłam. Lauro. Idziemy na górę, odblokowujemy antenkę i to będzie to na dziś. Proszę, tak wszystkie kobiety siedzą w kuchni. Jest obóz oczywiście. Jest ciepłe ciało. No i tu będzie ten, jak to się nazywa? Far Cry. Oni się zgadali z tymi grami. Umiejętności brak. Sprzęta to sobie pasujemy. Łuk jest ulepszony. Broń maszynowa. Broń krótka. I czekam. Co tu jeszcze chciałem? To wymaga 3 części. No i tyle. dobra, czas tu posprzątać i... Ach, można wchodzić do góry. Tylko czy ona coś nie czytuje? Fajna lina w ogóle. Ładny jest widok, tylko... Możemy tak w kółko wchodzić i wychodzić, widzę, zwariujesz tutaj. Okej. Idziemy. Far Cry. No dobra. Do roboty. Będzie Uncharted, czy po prostu wyjdę? Ładne widoki. Bardzo ładna grafika jest tutaj. Poziom pierwszy. Ładny śnieg jest tutaj, tak. Lara, nie udawaj, że się boisz, to jest gra, w grach nie ma lęku wysokości, to jest płaskie. Przecież kurde, muszę kiedyś sobie pograć na tej technologii 3D. Jestem ciekaw, czy to jest dobre. Ojejku. Czy to dzień nie jest zimno? Mi już jest zimno, jak na nią patrzę. Kurde... O, jest proste, Laro, wszyscy tak robią. Fajne włosy. Archeologia, elektronika, medycyna, kobieta renesansu, na pewno coś zagra. Alex? Lara. Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Będziemy triangulować sygnał. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, JC. O nie, zaczyna się, kurde. Wyższy dostrój radio. Czy mam kręcić myszką, czy przesuń w lewo lub w prawo, by nastroić? A! Wycisz szumy. Jeszcze zgłoszę te ryki, bo sam nic nie słyszę, prawdę mówiąc. Zwariuję. Nie słyszę żadnej różnicy. Jak zaraz coś ryknie, to sąsiedzi. Ej, no kręcę i... Nic. Wróć do pierwszego. No nie mogę wrócić do pierwszego. Niestety nie mogę. F, spacja, enter. Gra mi nie pozwala wrócić. Prawe, no ja wiem, że prawe, tylko nie mogę nic zrobić. Nie mogę wcisnąć E, nie mogę F, nic. Tak, E zmieni. Najpierw lewa, później prawa. To jest lewa. Nie mogę nic zrobić. Może włączyłem jakiś system Steam. Stykam po... Tak, zaraz będę banował. To bóg. Tak, za szybko przestawiałeś. Gra mi kurde kazała. Głupia gra. Czytaj punkt kontrolny. Zobaczmy, gdzie to się skończyło. Ja pierdzielę. Tu jest super ognisko. Boże, jak ona szybko po tym chodzi, aż zwariuje. Pokazówka. Lara, nie denerwuj mnie, wchodź tam. Okej, tu się nie da hakować tego ruchu. Teraz najpierw ustaw pierwsze pokrętło. Skąd ja to mogłem wiedzieć? Tu na przykład animacja jest słodka. I włosy fajne i wszystko. I ładnie widać teraz nawet klatkę piersiową, ale... teraz zarobiłem. Z lepszych animacji kobiet w grach. Tak. Pewnie Ireneusz Krosny animował. Co kliknąłeś, że zmieniło gałkę? Dobra. Pokazówkę pomiń. To jest to. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Pod pasek. Mayday, Mayday, tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Nawet mobilki. Dobra. Jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. Brakuje śląskiego dubbingu. O, dzięki Bogu, że jakoś zlazła w ogóle stamtąd. Boże. Tędy też można. Pewnie, że można, Lauro. Czyżby znowu ruskie? Boże. Jak chciałem upolować, im się umsknęło. No nic. Okej, haki. Zbiorniki paliwa. Po co je używać do czegoś, skoro można wszystko wywalić? Amunicji pod dostatkiem. O, ostrzałka do czekanów. To powinno załatwić sprawę. Okej, przepraszam, tak chciałem to sprawdzić. Zbiorniki paliwa i haki mówią, że coś jest. Oh. No i ładnie. Laro. Ja bym uciekał. Pasja ciąg dalszy. Ja wam coś powiem zaraz, tylko powinien być zaspłakała, że... fail. Pilot. Muszę się do niego dostać. To jest... płaska góra. Muszę mieć takie spodnie jak ona. Ja właśnie sobie przetarłem dżinsy. Mam z tym straszny problem. I kurde, od samego chodzenia. A tu jest uleci. Gdzie zgubiła łuk? Nie, łuk jest tutaj, się zdematerializował się na chwilę. Przepraszam, to jest dobry komentarz. Tak, ziazi na rączce. Rozbiło się. Ładne włosy. Dobrze, ja tutaj znajduję jakiś obozik. I... O Boże. Korzystając z długich płacht. Prince of Persia. A, tam można było iść górą, się zamiłem. No i zepsuł pilota. Boże, pilot, czy on żyje? Okay, teraz już na pewno nie żyje. No ale... Okay, nawet się nie rozczula już, widzę. Czy można rozwalić tę zabytkową wazę w Kiming? Można. Są super łuki. Ja chcę tylko, że teraz... O. Jaki hardcore. To jest Lost to Lara. Lost Croft. Przepraszam. Nie wiedziałem, że niewidzialna ściana, a tutaj takie coś. Nie, gra wciąga, jest spoko. Boże, nie, tylko jeden fragment. Tutaj proszę podejść. Dostał go w głowę. Ale realistycznie, nie ma tych dziwnych, niewidzialnych ścian. To zjadłem, to zjadłem. Super znajdźki, super. Łuku nie potrzebuję, więc. No pilot niestety przetegował się. Jest ognisko. Umiejętności zbieram na wypasy. Sprzęt. Pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinna była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. To nie jest racjonalne, Laro. To jest ładny tongue twister. Czyli łamacz językowy. To nie jest racjonalne, Laro. To nie jest racjonalne, Laro. Ładno, widać, że aktorka jest dobra. To nie jest racjonalne, Laro. To nie jest racjonalne, Laro. Ciekawe, czy było jakiś tam jakieś takie te bloopery, że mówiła, to nie jest racjonalne, Laro. To nie jest racjonalne. Komisje, tak, mówi jak prawdziwa kobieta. Tak, to realistyczne, mu się obwinia. O nie, Pilot, czemu mnie nie kocha? Pewnie był zły, pewnie ten. Brakuje surowców, za mało surowców. Pylonów brakuje. Dobrze. Nie jest źle. Takie słodkie, kochane, no pasja Lary Croft. Włosy są super. Na pewno włosy tutaj nadrabiają za wszystko. Wejdź do mnie głównego. Tak, stracę wszystko. Raro. Ktoś mówi, że dopiero wypasy się zaczną, czyli będzie dobrze, tak? Raro Croft. Jak to wygląda? Kontynuuj. Ile procent? 24. 1/4 gry. No to dobrze. Ile godzin tylko? Ciekawe. To spoko. To nie jest, tak aż hardkorowe, jak się bałem, że tam mówię, że 200 godzin trwa. To nie jest racjonalne, Laro. Właśnie. Koniec. No idę ten. Czy przerwę teraz tutaj Tomb Raidera? Param, pam, param, to dam.